Co mi po mnóstwie waszych ofiar, mówi Pan. Jestem syty całopaleń i baranów. Gdy przychodzicie, by stanąć przede mną, kto od waszych rąk żądał tego, abyście deptali po moich dziedzińcach? Nie składajcie mi już daremnych ofiar. Kadzidło wzbudza we mnie odrazę. Szabatów i zgromadzeń znieść nie mogę, bo to nie prawość, a nie uroczystość. Waszych świąt nienawidzi dusza moja. Stały się dla mnie ciężarem, znużyło mnie ich znoszenie. Gdy wyciągniecie swoje ręce, skryję swoje oczy przed wami, a gdy będziecie mnożyć modlitwy, nie wysłucham, gdyż wasze ręce są pełne krwi. Cześć, ja nazywam się Rafał Hechelski i chciałbym w tym filmiku powiedzieć wam takie moje krótkie świadectwo na temat mojego nawrócenia, na temat tego, jak Pan Bóg mnie prowadził do siebie. Zacznę od tego, że urodziłem się chyba w typowej katolickiej rodzinie. Rodzice chodzili do kościoła co niedziela, ale ich relacja z Bogiem raczej była słaba, kiedy byłem mały. No i ja byłem też tego uczony, chodzenia do kościoła, bo tak trzeba, tak? Bo wszyscy chodzą, bo są takie przykazania. I w zasadzie od dzieciństwa pamiętam, że chodziłem do kościoła, czasem z rodzicami, czasem sam. Jak byłem już trochę starszy, to czasem nie chodziłem, bo mi się nie chciało. W 8 klasie zapisałem się na Oazę, do Ruchu Światło Życie i wtedy rozpoczęła się taka moja poważniejsza historia z Panem Bogiem. Zacząłem już poznawać tego Boga samodzielnie, nie przez to, co mówili moi rodzice. Na Oazie, w tym Ruchu Światło Życie, przeszedłem formację, która trwała 3 lata. Po zakończeniu tej formacji dostałem taki oto piękny krzyż animatorski. Zostałem animatorem i mogłem prowadzić spotkania z innymi. Taka ciekawostka, gdy zapisywałem się na Oazę, to na moim roku było 100 osób. Gdy kończyłem, to animatorami zostały tylko 3 osoby, więc odsiew był dość duży. Poznałem tam Boga, ale raczej tak bardziej literalnie, na pewno nie osobiście. Oazie zawdzięczam dużo. Zacząłem trochę czytać Biblię, poznałem troszeczkę Stary Testament w stopniu minimalnym i zobaczyłem, że ten Bóg ma jakiś plan dla ludzi. Później dość szybko pobrałem się i moja relacja z Bogiem stała się ponownie taka, można powiedzieć, oschła. W zasadzie ograniczała się, jeżeli chodzi o takie życie kościelne, to do niedzielnego chodzenia na mszę. Natomiast gdzieś ten Bóg był chyba cały czas blisko mnie, bo mimo, że nie odmawiałem pacierzy regularnie, jak Kościół zachęca, rano, wieczór, to cały czas mówiłem do tego Boga. To takie może dziwne, ale często mówiłem do Niego podczas zwykłych sytuacji dnia i ta relacja moja wydaje mi się, że była cały czas dość mocna, natomiast ona nie mieściła się w takich ramach Kościoła katolickiego. Kościół nauczał czegoś troszeczkę innego, ale okej, nie zastanawiałem się nad tym i tak po prostu żyłem. Później jakby rzeczywistość dnia codziennego, czyli małżeństwo, rodzina i praca spowodowały to, że ta moja religijność w zasadzie została ograniczona do minimum. I później pojawiły się problemy. Dość szybko popadłem między innymi w alkoholizm, także miałem dość dużo problemów. I pamiętam, że nie mogłem sobie z tym poradzić, mimo że jakby życiowo wiodło mi się bardzo dobrze, miałem pieniądze, rodzinę, to na zewnątrz wyglądało wspaniale. W środku byłem wrakiem i zdarzyło się tak, że zawołałem do Boga: Panie, tylko Ty mi możesz pomóc. I wtedy rozpoczął się jakiś proces, który dzisiaj mogę ocenić po wielu latach, że Bóg po prostu mi pomógł wyjść z tego nałogu. Trafiłem dość przypadkowo na takie seminarium odnowy wiary, które prowadził ruch odnowy w Duchu Świętym. I tam zetknąłem się w zasadzie pierwszy raz z tym, że Bóg jest kimś, kto działa. Po tym okresie tego seminarium można by powiedzieć, że bardzo szybko zacząłem awansować w hierarchii. To tak beznadziejnie brzmi, ale trochę tak jest. Bardzo dużo książek przeczytałem, w zasadzie po nawróceniu takim swoim dość dużym, po rzuceniu alkoholizmu z dnia na dzień.
Bóg mi dał taką łaskę, zacząłem go szukać bardzo, nie wiem, w ciągu 2 miesięcy wakacji przeczytałem 50 albo 70 książek, chłonąłem wiedzę bardzo mocno, spotykałem się z różnymi braćmi starszymi w wierze i no i co, i jakby zacząłem działać w tym ruchu, uznałem, że to jest coś wspaniałego, zacząłem działać, po, nie wiem, roku, dwóch zacząłem jeździć też z księżmi, zacząłem nauczać też innych, prowadzić takie spotkania w różnych parafiach i prowadzić innych do Pana. Między innymi byłem też, pracowałem z księdzem Janem, który kiedyś ponowno był egzorcystą i on też zabrał mnie na takie rekolekcje dla egzorcystów zamknięte w Częstochowie, także byłem przez tydzień. Kolejnym takim etapem mojej jakby drogi Kościele katolickim było to, że zostałem szafarzem, mogłem z komunią chodzić do chorych, mogłem udzielać komunii podczas mszy i trwało to 8 lat. Przyniosłem, mam pamiątkową legitymację. Można tu sobie sprawdzić, nie oszukuję. Od 2010 roku po specjalnym kursie zostałem szafarzem, chodziłem z komunią po chorych. I tak jak mówiłem, już udzielałem też komunii podczas mszy świętej. Jednak mimo całej tej mojej drogi w Kościele katolickim, to często pojawiały się takie pytania, różne pytania, że tu nie wszystko się składa, tu nie wszystko gra. I czasami są pytania, na które Kościół albo księża nie chcą odpowiadać, albo nie umieją odpowiedzieć, albo odpowiedzi są... no z całym szacunkiem nielogiczne. To gdzieś trwało cały czas we mnie, ale uznałem, że okej, ja mam coś nie po kolei w głowie, nigdy nie wymyśla takich rzeczy, tylko ja. Wstyd się przyznać, ale przez całą tą moją podróż w Kościele katolickim to Biblię czytałem sporadycznie. Nawet jak czytałem codziennie, to były odrobiny, w zasadzie takie okruchy, pojedyncze fragmenty, wyrwane z kontekstu. Czasami w ogóle jakby niespójne, nie znałem Biblii. Mimo, że w okresie oazowym chodziłem nawet na pielgrzymki do Częstochowy, to gdzieś taka duchowość maryjna, nie rozumiałem jej. Miałem stałych spowiedników, spowiadałem się też u jezuitów przez wiele lat. Miałem znajomych, którzy byli moimi spowiednikami i mówiłem im często o tym, że zobacz, no, Kościół katolicki ma ogromny kult do Maryi, a ja tego nie czuję. Dla mnie to jest bez sensu, żebym się zwracał do Maryi, jak mogę od razu do Jezusa. A zawsze mówili mi, okej, tam nie dorosłeś może do tego jeszcze, nie musisz. No i jakby żyłem w takim przeświadczeniu. Wszystkie objawienia maryjne, które Kościół chyba trochę napędzają, ja zawsze traktowałem z bardzo dużą rezerwą i uznawałem, że skoro nie muszę, to się tym nie interesuje. Już wtedy widziałem trochę sprzeczności pomiędzy tymi objawieniami, a tym, co jest jednak w Biblii zapisane. Nie chciałem w to wchodzić, straszono mnie, uważaj, już taka sekta była, taka była, już lepiej nie zadawaj pytań. No i tak żyłem. I w sumie momentem przełomowym, takim pierwszym znaczącym, była wyprawa, podróż, pielgrzymka papieża Franciszka do Fatimy na stulecie objawień. Ja papieża do tej pory uwielbiałem, uważałem go za genialnego człowieka, jezuita, papieżem, wow, rewolucja w kościele już jest u bram, wszystko się zmieni na lepsze. I papież pojechał do Fatimy. Ja wtedy już według mojej wiedzy uznawałem sam, że to, co się dzieje w Fatimie, jest niebiblijne. I myślałem sobie w ten sposób, okej, coś się tam dzieje, pewni ludzie jeżdżą, ale to jest, no okej, hierarchia się dystansuje. Chociaż tak nie było i dowodem na to była ta podróż papieża do Fatimy i wtedy coś we mnie pękło. Uznałem, zacząłem się tak zastanawiać, co tu jest grane, tak? Objawienia w Fatimie są sprzeczne z tym, co pisze w Biblii. Jedzie tam papież, który jest jakby na czele kościoła katolickiego, kościoła, który uważałem wtedy za jedyny kościół Chrystusa. Co jest grane? Nie potrafiłem znaleźć odpowiedzi. Kilka miesięcy później przyszedł do mnie brat
który też idzie za Chrystusem, stara się go naśladować i zaczął mi zadawać pytania o sprzeczności pomiędzy Kościołem katolickim a Biblią. Ja w pierwszej chwili się bardzo zdenerwowałem, powiedziałem, żeby stąd poszedł, tylko w bardziej niecenzuralnych słowach i uznałem, że gada głupoty. Natomiast jak wyszedł, zacząłem się zastanawiać, jak to jest, że chłopak, który jest młodszy ode mnie, przychodzi, daje mi konkretne cytaty z Biblii, a ja, taki wielki działacz kościelny, tyle lat, 20 lat w służbie Kościoła, ja nie potrafię mu odpowiedzieć. Nie potrafię podać jakby kontry biblijnej na to, co on mówi. No i wtedy zaczął się tak naprawdę chyba taki proces we mnie. Zacząłem naprawdę czytać Biblię, zacząłem szukać odpowiedzi na pytania, które były we mnie przez wiele lat, ale zacząłem je szukać poza Kościołem katolickim. W Kościele katolickim na niektóre pytania nie znajdziecie odpowiedzi. Niektóre pytania, tak jak już mówiłem, są pomijane, przemilczane i zacząłem szukać. Wtedy odkryłem, że wiara w Jezusa Chrystusa poza Kościołem istnieje. To nie są żadni heretycy, to nie są żadne sekty, tylko są faktycznie szczerzy ludzie, którzy w bardzo szczery sposób szukają Jezusa Chrystusa. Jest dość sporo osób w Krakowie, w którym mieszkam, ale też myślę, że w całej Polsce takich szczerych uczniów Jezusa, którzy czytają Biblię i starają się Jezusa naśladować. Odkryłem wtedy pierwszy raz różne nurty protestanckie. Dla mnie zawsze, będąc w Kościele katolickim, dla mnie wszyscy protestanci to byli odstępcy, wręcz sataniści. Wiele razy w Kościele słyszałem, że Luter smaży się w piekle. Natomiast jak zetknąłem się z doktryną, zacząłem czytać różne dzieła, opinie, to się absolutnie dzisiaj nie mogę z tym zgodzić. I cóż, zacząłem poznawać życie Boże, ludzi Bożych poza Kościołem katolickim, ale jednocześnie zacząłem szukać odpowiedzi na pytania, które mam. Proces ten trwał ponad pół roku. Cały czas byłem w posłudze, cały czas chodziłem do kościoła, ale każdą wolną chwilę przeznaczałem na czytanie Słowa Bożego, na czytanie Biblii i szukałem bardzo wielu informacji. Im więcej czytałem Biblii, naprawdę, zaczynałem zauważać więcej sprzeczności w nauce Kościoła katolickiego, których nie da się pogodzić z Biblią. No i po pewnym czasie przyszedł taki moment, że nie mogłem dłużej stać w rozkroku. Miałem bardzo dużo informacji zebranych na temat tego, jak Kościół katolicki odszedł od nauczania Jezusa, jak Kościół katolicki odszedł od nauczania apostołów, jak stworzył własną doktrynę, doktrynę stworzoną przez ludzi. I to było dla mnie bardzo smutne, było to dla mnie szokujące. To, co najbardziej mnie dotyka do dzisiaj, ponieważ szanuję wszystkich katolików, kocham was i zależy mi na waszym zbawieniu. I w zasadzie ten film jest adresowany dla was, abyście zobaczyli, że poza Kościołem jest życie, są chrześcijanie, i abyście zobaczyli, że to, co Kościół głosi, to niestety nie gra z tym, nie gra ze Słowem Bożym. Ja doszedłem do tego po okresie około półrocznym, natomiast naprawdę poświęciłem masę czasu, wiele godzin dziennie na to, aby zbadać, jak to jest możliwe, że doszło do takiego problemu, nie wiem, do takich przekłamań, do takich manipulacji czasami, bo niestety trudno to inaczej nazwać. Po tym pół roku wybrałem się do znajomego księdza. Powiedziałem mu o mojej pracy, o moich odkryciach, o tym, do czego dochodzę, czytając Biblię. I postawiłem kilka pytań, gdzie widziałem sprzeczność w nauce Kościoła i tym, co czytam w Biblii. Ksiądz udzielił mi odpowiedzi, które nie są satysfakcjonujące, znaczy nie mają potwierdzenia w Biblii. To były odpowiedzi z tradycji, to były odpowiedzi z nauki ludzkiej, natomiast te sprzeczności cały czas są, one są nie do wytłumaczenia i są nie do pogodzenia. I to tym bardziej utwierdziło mnie w tym, że Kościół stworzył swoją naukę. Kościół katolicki podąża nauką ludzką,
i jest ona ważniejsza od nauki Bożej. Myślę, że przyjdzie jeszcze czas na to, aby omawiać takie różne konkrety. Natomiast dzisiaj chciałbym się z wami tylko podzielić właśnie tym. Chciałbym powiedzieć, że bracie, siostro, jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości, czy Kościół katolicki jest Kościołem faktycznie stworzonym przez Jezusa, czy to jest jedyny Kościół wybrany, to powiem ci szczerze, że nie jest, że Kościołem Chrystusa są wszyscy ludzie, którzy idą za Chrystusem. To nie jest żadna denominacja, to nie jest żaden Kościół protestancki, to nie są szczególni zielonoświątkowcy, to nie są katolicy. Kościół to są ludzie, którzy idą za Chrystusem, którzy całe swoje życie oddali dla Chrystusa. Jeżeli, bracie, siostro, jeżeli masz jakieś wątpliwości co do nauk Kościoła katolickiego, to tym bardziej zachęcam cię, czytaj Biblię. Szukaj odpowiedzi w Biblii, nie w nauce Kościoła. Cały czas jest we mnie taki proces, ponieważ mam wielu znajomych w Kościele. Bóg przekonuje mnie o tym w zasadzie co dzień w ostatnim czasie, że mimo, że jest wielu ludzi w Kościele katolickim, którzy szczerze szukają Boga i was nie krytykuje, to cała organizacja naprawdę, niestety muszę to powiedzieć, że głosi nauki ludzkie, a nie Boże. Jezus wiele razy krytykował faryzeuszy za to, że postawili prawo ludzkie nad Bożym. I to się dzieje w Kościele katolickim, niestety. Dla mnie największym szokiem było to, kiedy odkryłem, że Biblia mówi co innego, niż słyszę co tydzień w Kościele. Biblia mówi o wielu różnych rzeczach, przedstawia je w inny sposób, niż głosi to Kościół katolicki. Powiedziałem przed chwilą, że Jezus wiele razy zwracał uwagę faryzeuszom, ale jeżeli zaczęlibyście czytać Stary Testament, to ta historia powtarza się ciągle. Bóg wybrał kiedyś jedną rodzinę, ta rodzina przybyła do Egiptu i później z tej rodziny powstał cały naród, który został wyprowadzony przez Boga i przez Mojżesza. I ten naród dostał od Boga prawo i naród Izraela ciągle odstępował od Boga. I Bóg ciągle zwraca mu uwagę. Jak zaczniecie czytać Stary Testament, to ta historia powtarza się non-stop. Szczególnie w Księdze Izajasza. Wystarczy wziąć pierwsze dwa rozdziały. Biorę Księgę Izajasza, czytam pierwsze dwa rozdziały i myślę, szok, to jest dzisiejszy Kościół katolicki. Zobaczcie sami, nie wierzcie mi na słowo, zacznijcie czytać. Weźcie Księgę Wyjścia, 20 rozdział. Zobaczcie, jak wyglądał dekalog dany przez Boga. Jak wygląda dekalog dzisiaj w Kościele. Tematów jest bardzo dużo i o wszystkich dzisiaj nie chcę mówić, nie chcę was zanudzać. Natomiast chciałbym, aby ten film miał dwa przesłania. Jedno przesłanie do braci katolików. Jeżeli szukasz Jezusa, jeżeli chcesz iść za Nim szczerze, naprawdę zacznij czytać Słowo Boże. Zacznij prosić Jezusa, aby pokazał ci prawdę. Zacznij czytać Słowo Boże i zacznij iść za Jezusem. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości, jeżeli twoim zdaniem nauka Kościoła nie klei się, jest ze sobą sprzeczna, to powiem ci tak, jest sprzeczna, ale Biblia nie jest ze sobą sprzeczna. Zacznij czytać Słowo Boże, zacznij je analizować. I kolejne przesłanie, jeżeli uważasz, że Kościół katolicki jest tym jednym wybranym Kościołem, który stworzył Jezus Chrystus, to pamiętaj, to nie jest prawda. Kościołem, który stworzył Jezus Chrystus, są wszyscy, którzy idą za Nim. To jest ta eklezja, to jest ta wspólnota. Kościół katolicki przez 2000 lat wielokrotnie zmieniał swoją naukę i na dzisiaj jest to nauka ludzka, która niestety, bo dla mnie to jest smutne, idzie za częściej za objawieniami różnych duchów, kwestionując Biblię, podważając Biblię, naśmiewając się z Biblii i lekceważąc Słowo Boga. Jeszcze raz chciałbym podkreślić, nie chcę atakować żadnego katolika, szanuję was wszystkich, zależy mi na waszym zbawieniu. Nagranie tego filmu nie jest dla mnie łatwe, ale uznałem, że jest ono konieczne. Nasze zadanie jest takie, aby głosić Ewangelię wszystkim. Wierzę, że wielu katolików chce iść szczerze za Chrystusem, chce go znaleźć i do was jakby kieruję takie wezwanie. Szukajcie go,
Nie ufajcie ślepo przewodnikom, nie ufajcie ślepo księżom, ani nauce, ani doktrynom. Każdy dzisiaj w Polsce ma dostęp do Biblii, do wielu dziesiątków przekładów. Można porównywać słowa w Biblii, można ściągnąć aplikację, na której możecie czytać Biblię. Możecie porównywać naraz kilkanaście przekładów. Zacznij czytać Słowo Boże i szukaj Jezusa. To, co jest kluczem do zbawienia, to jest wiara w Jezusa Chrystusa. Nie wiara w świętych, nie wiara w Maryję i inne aspekty. Nie wiara w sakramenty, tylko wiara w Jezusa Chrystusa. Dziś wiem, że Jezus Chrystus umarł za mnie, mimo że byłem grzesznikiem. Mimo że jestem wstrętnym grzesznikiem, to Jezus Chrystus zdecydował się umrzeć za mnie i tylko dzięki Niemu mogę osiągnąć zbawienie. Ani ja, ani ty nie możemy osiągnąć zbawienia z uczynków. Nie możesz osiągnąć zbawienia przez to, że chodzisz do kościoła, nie możesz osiągnąć zbawienia przez to, że wypełniasz 10 przykazań, przykazania kościelne, cały katechizm. Nie możesz osiągnąć zbawienia przez to, że jesteś dobrym człowiekiem, że pomagasz komuś. Nie da się tak osiągnąć zbawienia. Pamiętaj, że karą za grzechy jest śmierć. Jeżeli popełniłaś w życiu choćby jeden grzech, to powinnaś umrzeć na wieki. A nadzieja jest tylko w Jezusie Chrystusie, który znał mnie, znał ciebie, zanim się urodziliśmy i postanowił wziąć nasze grzechy na siebie. Został zabity za nas, mimo że nie popełnił żadnego grzechu. I tylko w Jego imieniu jest nasza nadzieja, jest nasze zbawienie. Jeżeli masz ochotę, zapraszam do kontaktu do mnie. Tutaj umieścimy link. Możesz napisać mailowo, możesz w inny sposób, możesz znaleźć mnie też w sieciach społecznościowych. I chętnie się umówię na kawę. Jeżeli masz pytania, jeżeli masz wątpliwości co do doktryny Kościoła katolickiego, jeżeli coś ci się w tej nauce nie klei, jeżeli chcesz spotkać chrześcijan, którzy idą za Chrystusem w sposób radykalny, którzy umarli dla świata, a narodzili się dla Chrystusa, zapraszam. Naprawdę jest sporo takich chrześcijan. Nie będziesz sam, nie będziesz sama. Tworzymy wspólnoty i staramy się wszyscy iść za Chrystusem. I naprawdę jest to wspaniała przygoda, ponieważ nie jesteśmy już pod prawem, ale jesteśmy pod łaską. I takie pytanie na koniec, czy ty jesteś pod prawem? Jeżeli tak, to pod jakim? Bo musisz pamiętać o tym, albo musisz się dowiedzieć o tym, że Żydzi dostali 613 przykazań. Kościół katolicki wziął ich część, część pozmieniał, część wymyślił własnych i każe ci tego przestrzegać, a to nie ma sensu. No chyba, że jesteś Żydem albo Żydówką, to musisz przestrzegać 613 przykazań. Tylko jest taki problem, że ich się dzisiaj nie da przestrzegać, bo Żydzi nie mają już swojej świątyni. A przekroczenie jednego przykazania Bożego dla Izraelity oznaczało przekroczenie wszystkich, czyli śmierć. Więc pytanie na koniec, czy chcesz być dalej pod prawem? Czy chcesz zaufać Jezusowi jako swojemu Zbawicielowi i iść za Nim totalnie? Nie wiem, musisz sam odpowiedzieć, musisz sama odpowiedzieć. Mam nadzieję, że nie przynudziłem tym filmem. Jeżeli Duch Boga porusza cię, zachęcam do kontaktu. Dziękuję. Do zobaczenia. Być może. Jeszcze dwa zdania na koniec. Chciałem powiedzieć wszystkim, którzy boją się, że trafiłem do jakiejś sekty, że nie trafiłem do żadnej sekty. Bóg daje wolność i prowadzi swoje dzieci tak, jak chce. Chciałem też zaświadczyć o tym, że od czasu, jak zacząłem czytać Biblię dużo więcej niż wcześniej, to Bóg czyni we mnie wiele dzieł. Odebrał mi może nie tyle pokusy, ale wiele grzechów, z którymi borykałem się przez 20-30 lat. Tak Bóg sprawił, że coraz bardziej kocham ludzi, staram się ich kochać coraz mocniej. Przebaczyłem wielu osobom, które gdzieś w życiu mnie skrzywdziły. Bóg pokazał i pokazuje mi cały czas, jak wiele jeszcze mam do zrobienia w kwestii przebaczenia dla innych. Widzę, że codziennie muszę przebaczać nowym osobom. Chciałem wszystkim z was powiedzieć, żebyście się nie bali,
i szczerze poszli za Jezusem. Kościół katolicki uważa siebie za jedyną prawdziwą drogę, natomiast ja widzę, że tak nie jest. Widzę, że bardzo odszedł od prawdy Bożej i dlatego zachęcam wszystkich Was, których pobudza Duch Święty, Duch Pana do szukania prawdy. Szukajcie, nie bójcie się. Poza Kościołem jest masę życia i chrześcijanie, którzy żyją poza Kościołem, mają się bardzo dobrze i tworzymy wspólnoty, także zapraszam wszystkich, szukajcie prawdy i czytajcie Słowo Boże jak najczęściej, a Jezus pokaże Wam prawdę. Powodzenia!